Proszę Państwa, bardzo dziękuję za powitanie, dziękuję za przybycie, zwłaszcza, że pora jest dosyć wczesna i ja szczerze powiedziawszy w sobotę po tej porze to jeszcze lubię sobie pospać, przynajmniej poleżeć i poczytać, a pogoda też raczej nie sprzyja, w związku z tym bardziej strasznie mi miło, że Państwo tutaj są i będą razem ze mną tutaj słuchać tego wystąpienia. Tak jak już Pan doktor powiedział, będziemy dzisiaj mówić o kleszczach i ja sobie przepraszam. O, będziemy tak. I hasło, temat dzisiejszego wystąpienia jest uwaga kleszcze. Dlaczego uwaga kleszcze? To hasło powraca jak zdarta płyta wczesną wiosną w wielu czasopismach, kolorowych tygodnikach i gazetach, strasząc nas konsekwencjami ukąszenia, ugryzienia kleszcza. Czy faktycznie tak jest, że te kleszcze są takie straszne i czy mamy się czego bać? Czy faktycznie kleszcze to leśne potwory, które tylko czekają na nas w lesie, by zakazić nas boreliozą? Na te pytania i inne postaram się Państwu dzisiaj opowiedzieć i przy okazji postaram się wyjaśnić pewne fakty, które właśnie nasz strach i niewiedza wytworzyły w naszej świadomości pewne mity na temat kleszczy i na temat tych mitów próbujemy z tymi mitami powalczyć. W skrócie będę mówiła trochę o biologii kleszczy, powiem jak dochodzi do zarażenia przez kleszcze chorobą, która się nazywa borelioza, jak również powiem o głównych metodach diagnozowania boreliozy istniejącej, te metody istnieją w Polsce. No dobrze, tak już powiedziałam, głównym naszym bohaterem dzisiaj jest kleszcz. Kleszcze należą do pajęczaków, do podgromady roztoczy. Kleszcze są znanymi zewnętrznymi pasożytami kręgowców. Od jakiegoś czasu wśród żywicieli kleszczy należą również ludzie. Taki kleszcz znajduje sobie ofiarę, wgryza się w nią i jak wampir wysysa z niego krew. Ale jak to się dzieje? Kleszcze głównie bytują, jak wiemy, w lasach, na łąkach. Coraz częściej mówi się, że bytują również w parkach i w takich terenach szeroko zamieszkałych przez ludzi. Jeżeli ofiara, czy to zwierzę, czy to człowiek, przechodząc koło roślinności, ociera się o liście i zwykle wtedy kleszcz ma możliwość przejścia na swoją ofiarę i tam już dzięki temu znajduje się na swojej ofiarze i może się na niej zagnieździć. Jak to jest? Kleszcz, żeby się zagnieździł, żeby wgryzł się w człowieka, czy w inno, czy właśnie w zwierzę, znajduje sobie odpowiednie miejsce. To miejsce musi spełniać pewne cechy. Po pierwsze musi być ciepło tam, musi być tam wilgotno i dobrze jest, aby w tym miejscu skóra była miękka i łatwa do przekucia. I miejscem u człowieka, miejscem, które spełnia te wszystkie cechy, są na przykład tu łokcie, kolana, pachwiny, za uszami i niestety głowa, gdzie rosną nam włosy. No dobrze, kleszcz znalazł już sobie odpowiednie miejsce i teraz przyszykowuje się do ugryzienia. I jakby cały mechanizm wgryzienia się w skórę człowieka może przypominać niekiedy operację chirurgiczną. Ponieważ kleszcze, proszę Państwa, posiadają aparat gębowy. Aparat gębowy kleszczy
wygląda prawie jak właśnie jak słomka czy rurka i jest to aparat, za pomocą którego kleszcz skutecznie wysysa z nas krew. Niestety ten aparat, zwany również hipostomem, nie jest wystarczający do tego, aby przebić powłoki skóry człowieka. Tak, jeżeli wciskamy, niestety nie udaje się przebić powłok skórnych. To jest, przepraszam, nie przedstawiłam, to jest ala, która została ugryziona, która zaraz zostanie ugryziona przez człowieka. W związku z tym, co ma kleszcz? Przepraszam, przez kleszcza, tak. Co ma kleszcz? Kleszcz ma, proszę Państwa, szczękoczułki, co są niczym inne nożyce, które ułatwiają właśnie nacięcie powłok skórnych człowieka i to powoduje, że już bez problemu kleszcz może wprowadzić swój aparat gębowy do wnętrza. Wprowadza na tyle głęboko, żeby dostać się do naczyń krwionośnych i zacząć swoją krwistą ucztę. Jednocześnie w momencie, kiedy wbija się do naszego organizmu, wydziela trzy bardzo ważne substancje. Pierwszą z tych substancji jest substancja znieczulająca. Ta substancja znieczulająca znieczula żywiciela, czyli znieczula nas, ludzi, powoduje, że my zupełnie sobie nie zdajemy sprawy, że na naszym ciele żyje sobie pasożyt. Czyli w ogóle nie wiemy, że jesteśmy ugryzieni i że z nas wysysana jest krew. Druga substancja jest to substancja antyzakrzepowa. Czyli dzięki temu przez wiele godzin kleszcz przebywa na naszym ciele i ucztuje, tak? Czyli pije sobie przez wiele godzin naszą krew i ta krew w jego otoczeniu w ogóle nie krzepnie. I trzecią substancją jest substancja cementująca, która powoduje, że ten aparat gębowy mocno usytuowany jest w naszym organizmie i pomimo, że człowiek chodzi, zmienia ubranie, wyciera się ręcznikiem, to kleszcz nadal bez żadnego problemu trzyma się naszego ciała. No dobrze, czyli to mamy już za sobą. Gdzie są te nożyczki? Nożyczki są tutaj. Tak. Co ciekawe, kleszcze przechodzą cykl rozwojowy. Otóż samica składa od 3 do 5 jaj i z tych jaj rozwijają się larwy. Z larw natomiast rozwijają się nimfy i dopiero z nimf rozwijają się osobniki dorosłe. Taki cykl rozwojowy trwa około 2 do 3 lat. Co ciekawe, każda z tych form musi pić krew, żeby przejść w następne stadium. Poza tym każda z tych form niestety jest źródłem zakażenia boreliozy. Dobrze, i teraz potrzebuję 3 osobników. Przepraszam, 3 ochotników. Tu proszę, tutaj, żebyście wy podeszli i tutaj pani za ten. Dobrze, proszę państwa, otóż był sobie jeden pan, który określił objętość, jaką, proszę, jaką piją poszczególne stadia kleszcza i w przypadku najmniejszej larwy to jest około 3 do 4 mikrolitrów, stadium nimfy około 62 mikrolitrów, natomiast postać dorosła około 3 do 4 mililitrów. Wciąż trudno nam sobie to wyobrazić, dlatego tutaj teraz ochotnicy, proszę, zapraszam. Ty będziesz larwą, to jest twój aparat gębowy i chciałabym, żebyś pobrała krew, to jest krew królewska, dlatego jest niebieska, żeby nam było lepiej widzieć. Proszę, naciśnij tutaj tłok kciukiem, tak, i pobierz. Poszło? Super. I teraz przeniesiemy tutaj. Proszę bardzo. I teraz musisz znowu wycisnąć tłok do końca. Do samego. Poszło. Dobrze. Tutaj niestety jest to na. Dobrze. I ty tutaj ten. Dziękuję ci bardzo. Teraz poproszę larwę. Larwa, jak wiemy, pobiera około 62 mikrolitrów. To znowu, proszę, żebyś nacisnął tłok. Dobra.
I tu jest krew, proszę cię bardzo. Dobra. Czyli najpierw na tłok, potem wsadzasz do krwi i puszczasz tłok powoli. Super. I jak możemy zobaczyć, już tej krwi jest zdecydowanie więcej, prawda? Nie wiem, czy tam Państwo widzą z daleka, ale zaraz to zobaczymy. Dobra. I proszę teraz wpuścić. Tak, czyli musisz znowu... O, super. Dobra. Dobra. I tu mamy objętość, którą jest w stanie pobrać larwa. I teraz prosimy osobnika dorosłego i tu już jest sprawa bardziej poważna. Tu niestety już użyjemy krwi czerwonej. I tutaj znowu, jakbyś nacisnęła tłok. Mhm. Wsadziła do środka i powoli puściła. O, jak widzimy, już jest to naprawdę pokaźna objętość. O, super. Bardzo dziękuję. W nagrodę dla tutaj, dla moich ochotników, co prawda nie byli wolontaryjni, ale... dziękuję bardzo. Na tym przykładzie tak, to nie wiem, czy Państwo z tyłu widzą, ale to jest jakby argument po temu, że rzeczywiście długotrwałe picie przez kleszczy krwi rzeczywiście może zwiększyć ich masę. Mówi się, że w niektórych przypadkach jest to od 5 do 12 razy, a w takich najbardziej ekstremalnych, myślę, że w przypadku dorosłych, nawet do 100 razy. Także rzeczywiście przy długotrwałym pobycie kleszczu w naszej skórze rzeczywiście ten kleszcz już zaczyna być naprawdę bardzo widoczny. Dobrze. Na tym pokaz byśmy skończyli. I teraz przechodzimy do następnego. A ja zgubiłam. Nie. Dobrze. Dobrze. Kleszcze, tak jak powiedziałam, przyczepiają się do ciała człowieka i wypijają z nas krew. Ale niestety przy okazji część z kleszczy może być nosicielami bakterii. Taką najpowszechniejszą bakterią, której nosicielem jest kleszcz, są bakterie Borrelia burgdorferi. Są to krętki, które są bardzo przebiegłymi bakteriami. Po pierwsze, bakterie te bardzo szybko się dzielą, bardzo sprawnie rozchodzą się w naszym organizmie. A poza tym mogą w naszym organizmie przebywać w trzech postaciach. Pierwsza to jest ta forma krętkowa, która jest najbardziej inwazyjna i która jest rozpoznawana przez nasz układ odpornościowy. I dwie inne postacie, jedna postać to jest postać forma L, czyli bakteria, która pozbawiona jest ściany komórkowej i cysta forma cysty. I te dwie formy jakby są niewidoczne dla naszego układu odpornościowego. Jakby nasz organizm nie wie, że ma się przed nimi chronić. Cały problem albo cała w ogóle taka ciekawa rzecz polega na tym, że bakteria może przechodzić z jednej formy w drugą zupełnie bez żadnych problemów i to przechodzenie uzależnione jest od warunków, w jakich się znajduje, od środowiska, od zagrożeń, jakie na niego czeka. Druga rzecz, jaka jest ważna, każda z tych trzech form jest w inny sposób wrażliwa na antybiotyki i wrażliwa jest na inne antybiotyki. W związku z tym to też już ta informacja nam będzie potrzebna przy następnym omawianiu kolejnych etapów naszej historii. No i niestety, jak dobrze wiemy, ta nieszczęsna bakteria może spowodować w człowieku duże spustoszenie, bo może być przyczyną choroby zwanej boreliozą. Co to jest ta borelioza? Otóż pierwszym objawem, takim najczęściej występującym boreliozy jest rumień. Rumień jest to jakby lokalne,
lokalne miejsce, gdzie dochodzi do stanu zapalnego w wyniku zakażenia bakterii. Jak Państwo widzą, rumień składa się z takiego zaczerwienienia w środku. To jest zazwyczaj w miejscu, gdzie kleszcz nas ugryzł, oraz z charakterystycznej obrączki z przejaśnieniem w środku. Ta obrączka ma mniej więcej około 5 cm średnicy, co jest charakterystyczne dla takich rumieni. One się mogą z czasem powiększać, jak również mogą migrować po naszym organizmie, stąd często się nazywa to rumień wędrujący. Taki rumień zazwyczaj pojawia się po tygodniu do 3 tygodni od ugryzienia nas przez kleszcza. Taki rumień samoistnie znika mniej więcej po miesiącu, po 5 tygodniach. Jak rozróżnić taki rumień od stanu alergicznego, czy takiego po ugryzieniu kleszcza? Otóż stan, czy ta taka alergiczna reakcja na ugryzienie kleszcza pojawia się zaraz po ugryzieniu i jest to w postaci takiej zazwyczaj czerwonej plamki. Ta plamka zwykle znika w ciągu 2-3 dni od ugryzienia. Natomiast rumień zazwyczaj pojawia się od tygodnia do 3 tygodni od ugryzienia. Stąd bardzo ważne jest, aby jeżeli wiemy, że ugryzł nas kleszcz, to przez te 4 tygodnie obserwować to miejsce i patrzeć, czy tam się coś nie dzieje. Niekiedy bywa tak, że rumieniowi towarzyszą objawy grypopochodne. To znaczy ból głowy, gorączka, bóle stawów, bóle mięśni, dreszcze i ogólne osłabienie. W momencie obecnie uważa się, że jeżeli tylko pojawi się kleszcz, jest to argument do tego, żeby włączyć antybiotykoterapię. I na tym etapie wydaje się, że jeżeli włączona jest antybiotykoterapia, jest 100% wyleczenie i jakby udaje nam się zabić bakterię jeszcze prawie że w zarodku. Nie zdąży ona się rozejść po całym naszym organizmie. Czyli mamy rumień, mogą temu towarzyszyć objawy grypopochodne. I w ciągu tygodnia bądź do kilku miesięcy mogą się pojawić różne objawy wielonarządowe. Dlaczego wielonarządowe? Otóż bakteria Borrelii bardzo chętnie umiejscawia się w różnych komórkach naszego organizmu. Umiejscawia się w komórkach nabłonka, w komórkach nerwowych, w komórkach mięśniowych, w komórkach w tkance łącznej. W związku z tym objawy, jakie może dać borelioza, mogą być objawami wielonarządowymi. Takim typowym i najczęściej występującym objawem boreliozy są bóle stawów. Są to bóle zwykle dużych stawów, takich jak staw łokciowy, kolanowy i skokowy. Co jest typowe dla boreliozy, te bóle są niesymetryczne. To znaczy, boli prawy łokieć, lewy już nie. Do tego są to bóle wędrujące. To znaczy, raz nas boli łokieć, raz nas boli kolano. I bóle są przejściowe, to znaczy są i po kilku dniach przemijają. Są i po kilku dniach przemijają. Dobrze. Kolejnym objawem boreliozy mogą być zaburzenia rytmu serca, mogą być zmiany skórne, mogą być zaburzenia widzenia, mogą być zaburzenia słuchu i bardzo częstym objawem wśród osób zarażonych jest osłabienie przechodzące w takie totalne zmęczenie, nie wynikające zupełnie z obowiązków danej osoby. To jest częsty objaw, że pacjenci się właśnie dużo śpią i mimo tego, że dużo śpią, to tak i tak czują się zmęczeni. Tak długo, jak te objawy są przemijające, tutaj też możemy mówić, jeżeli zostanie zdiagnozowana borelioza, o skutecznym leczeniu. Niestety, jeżeli lekarz czy pacjent przeoczy ten moment,
opisane przeze mnie objawy zaczynają się nasilać, zaczynają trwać coraz dłużej i niestety z czasem do tych objawów mogą również dołączyć objawy z ośrodkowego układu nerwowego. Przepraszam. I tu może dojść na przykład do porażenia nerwu twarzowego, który powoduje po prostu nam połowiczne porażenie twarzy, czy nawet do zapalenia opon mózgowych. W takich skrajnych przypadkach dochodzi do neuroboreliozy, która jest zwaną taką boreliozą układu nerwowego. I tu właśnie zapalenie opon mózgowych oraz często objawy przypominające, mylone przez lekarzy z ciężką depresją. To znaczy zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, takie otępienie, brak koncentracji i niestety przez to, że objawy są właśnie dosyć podobne do ciężkiej depresji, często są mylone i pacjenci z takimi objawami często są leczeni psychiatrycznie zamiast wejść na ścieżkę leczenia boreliozy. No dobrze. Czyli mamy kolejny etap za sobą. Niestety jest tak, że z roku na rok przypadków boreliozy w Polsce jest coraz więcej. Z badań Polskiego Związku Higieny wynika, że do 2014 roku zarejestrowano około 14 tysięcy przypadków boreliozy w Polsce, a sprawdzałam, że do 2016 przybyło ich do 21 tysięcy, czyli tak naprawdę tych przypadków jest coraz więcej. Mówi się, że rocznie ich jest około 40 tysięcy. Skąd tyle się mówi na temat boreliozy, skąd tyle przypadków i dlaczego tak się boimy tej choroby? I tu chciałam powiedzieć, że powodów jest kilka i trudno powiedzieć, który jest największym winowajcą. Po pierwsze, musimy być świadomi, że kleszcze nie mają naturalnych wrogów. Do tego kleszczom bardzo pomaga obecna ocieplająca się aura w Polsce, bo nie mamy, przez to, że zimy są dosyć łagodne, jakby nie zmniejszają one populacji kleszczy, tak? Kleszcze z łatwością przeżywają każdą zimę, w związku z tym ich populacja z roku na rok rośnie. Cały cykl rozwojowy trwa około 2 do 3 lat, czyli rozumiem, znaczy to jest tak, że one czyli od złożenia jaja do postaci dorosłej może przeżyć 3 lata. Trwa to tam. Nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce. Nie, to nie jest tylko nasz problem i u nas nie jest najgorzej, proszę Państwa, naprawdę. Nie jesteśmy, nie twórzmy paniki, także nie jest źle. Gdzie jest gorzej niż w Polsce i czy są jakieś rejony, gdzie nie żyją? Gdzie nie żyją, trudno mi jest powiedzieć. Trudna sytuacja jest we Francji na przykład. Dużo przypadków jest w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Południowej. Ale ja nie sprecyzowałam pytania. Bez porównania, bez tej krwi, ile one żyją? Bez krwi? Tak. Bez krwi one długo nie są w stanie przeżyć. Bez krwi nie są w stanie długo przeżyć. Ona, ta krew jest im potrzebna. Wbrew pozorom, chorobę boreliozy opisano całkiem niedawno. Było to w 1975 roku. Wtedy w Stanach właśnie, w Connecticut, pojawił się i lekarz, który opisał objawy u swojego pacjenta. Stąd jakby inną z nazw boreliozy to jest choroba z Lyme. To jest Lyme, to jest miejscowość, z której pochodzi ten pacjent z objawami boreliozy. Natomiast krętek borelii został opisany w 1985 roku
Także też całkiem niedawno. Był to pan Willy Burgder, Burgderfor, czyli jakby nazwał bakterię na swoją cześć. On wyizolował bakterie zarówno z kleszcza, jak i z ludzi i jakby to połączył ze sobą. Teraz, żeby Państwu jeszcze bardziej pomieszać i wprowadzić kolejną dygresję, nie wiem, czy Państwo kojarzą Ociego, czyli człowieka z Alp. Może dla Państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to powiem. W 1991 roku para niemiecka wędrująca po Alpach znalazła ciało, zmumifikowane ciało człowieka. Początkowo myśleli, że jest jakiś nieszczęśliwy turysta, który uległ wypadkowi i zginął, ale okazało się, że jest to właśnie zakonserwowane ciało człowieka, które żyło ponad 5000 lat temu. Oczywiście, jak się naukowcy dowiedzieli, to rzucili się za przeproszeniem na jego szczątki i przebadali go doszczętnie. Naprawdę to jest człowiek, który miał naprawdę niesamowitą ilość badań. Wiadomo, że to był mężczyzna około 45 lat z problemami sercowymi, znaczy w tym sensie, że z mięśnia sercowego, z problemami jelita i no w ogóle urazem czaszki i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale dlaczego o tym mówię? Okazało się, znaleziono w nim również materiał genetyczny bakterii Borreli, czyli najprawdopodobniej jest pierwszym człowiekiem, który był nosicielem bakterii. Czy chorował na boreliozę? Tego oczywiście nie wiemy, tak? Ale u niego jest to właśnie najstarszy człowiek zakażony bakterią. To jest taka tylko dygresja. No dobrze. I co z tymi mitami? Kleszcze żyją tylko w lasach i na terenach wiejskich. Jak już żeśmy o tym powiedzieli, nie jest to prawda. Żyją również w parkach miejskich, na łąkach. Żyją wszędzie tam, jeszcze raz powiem, gdzie mają dostęp do swoich żywicieli. Czy to do zwierząt, czy to do człowieka. Skaczą na ofiary z koron drzew. Nie, kleszcze nie mają zdolności skakania jak pchła. Kleszcze faktycznie może się zdarzyć, że przybywają na wysokości, ale maksymalnie na wysokości metra. Jest to, one sobie wymyśliły, że to jest taka do metra jest to optymalna wysokość, która ułatwia im zaczepienie się do swojej ofiary. Czatują tylko w paprociach? Nie, to też nie jest prawda. W trawach, w krzewach, krzakach, małych drzewach. Tak, idąc do lasu należy ubrać się na czarno, bo jasne kolory przyciągają kleszcze. Nie jest to prawda. Proszę Państwa, kleszcze nie mają narządu wzroku, w związku z tym mają nie chcę powiedzieć brzydko, ale nie zależy, znaczy jakby nie zwracają uwagi na kolor naszego stroju. Kleszcze należy posmarować tłuszczem, żeby odpadł. Faktycznie, jeżeli kleszcza posmarujemy tłuszczem, to spowodujemy, że zatkamy mu przewód oddechowy, on zacznie się dusić i rzeczywiście odpadnie. Ale posmarowanie kleszcza tłuszczem może spowodować, że on chętniej wydali ze swojego przewodu pokarmowego wydzielinę, co może jakby zwiększa szansę na zakażenie się bakterią. Także nie smarujemy kleszczy tłuszczem. Preparaty antykleszczowe dają całkowitą gwarancję bezpieczeństwa. Nie, proszę Państwa, nie dają całkowitej gwarancji. One rzeczywiście w godzinę do dwóch zwiększają ochronę, natomiast nie dają stuprocentowej bezpieczeństwa. Chciałam zwrócić uwagę, że kleszcze niekiedy nie muszą się od razu przyczepiać, jeżeli
nie muszą się od razu przyczepiać do skóry człowieka. Bardzo chętnie mogą się gdzieś zagnieździć w jego ubraniu i przez 3 dni spokojnie w tym ubraniu sobie przebytować. I w momencie, kiedy po 3 dniach założymy ten sam sweter, kurtkę i tak dalej, spokojnie się w nas wczepić, wtedy nawet, gdy już nie będziemy mieli tej substancji antykleszczowej. Także na to też musimy zwrócić uwagę. I każdy kleszcz zaraża boreliozą, to już o tym żeśmy mówili. Nie każdy kleszcz, mówi się, że jest to mniej więcej około 10% kleszczy, które są zainfekowane boreliozą. W Polsce jest tak, że są tereny, gdzie zainfekowane kleszcze występują częściej. Mówi się tutaj o Mazurach, Białowieży, województwie podlaskim. Tak, i to tyle. Dobrze, i jeszcze raz podkreślę 3 sprawy, o których żeśmy już mówili, ale chcę, żebyśmy o tym dobrze wiedzieli i zapamiętali. Aby doszło do zakażenia boreliozą, kleszcz musi przebywać w skórze żywiciela przez odpowiedni czas. Niektórzy twierdzą, że jest to 12 godzin, inni mówią, że jest to 24 do 48 godzin. O co to chodzi? Najczęściej do zakażenia krętkami borelii dochodzi w momencie, kiedy kleszcz stwierdza, że się już napił na tyle dużo, że już ma dosyć i może się odczepić. Wtedy za przeproszeniem z jego przewodu pokarmowego się jakby trochę ulewa wydzieliny i wraz z tą wydzieliną również usuwane są bakterie. I to jest ten moment, kiedy kleszcz może nas zarazić bakterią. Dlatego wydaje się, że uważa się, że dopóki kleszcz się nie opije, te szanse, że zawartość jego przewodu pokarmowego się uleje, za przeproszeniem, są stosunkowo małe. Stąd ważne jest, że jeżeli zobaczymy wbitego kleszcza w swoje ciało, natychmiast go usuwać. To jest też apel lekarzy, zwłaszcza do rodziców małych dzieci, żeby nie, jeżeli jest to możliwe, jeżeli kleszcz jest w łatwo dostępnym miejscu, usuwać go, że tak powiem, w domu i nie męczyć dzieci jeżdżeniem do szpitala i czekania w kolejkach przez długie godziny na usunięcie tego kleszcza, no bo wiadomo, że dziecko z kleszczem będzie przyjęte dopiero jak wszystkie inni pacjenci zostaną obsłużeni, że tak powiem. O tym, dobrze, to może zrobimy to od razu, potem chciałam mówić, ale tak. Ja stosuję i to również polecam zakupienie zwykłej pęsetki. Pęsetki takiej na przykład jak panie używają do regulowania brwi na przykład, tak? Żeby była płaska, łatwo się ją złapało. I taką pęsetę jest dobrze mieć w domu i używać ją tylko i wyłącznie do wyjmowania kleszczy. Wiem, że w aptekach można kupić różne sprzęty pomocne do usuwania kleszczy w postaci jakichś pompek, takich jakby lewarków i tak dalej. Przepraszam, nigdy tego nie używałam. Ja jestem zwolenniczką zwykłej pęsety i wiem, że niektórzy mówią, że trzeba wykręcać w prawo, niektórzy mówią, że wykręcać w lewo. Nigdy tego nie stosowałam na zasadzie, za przeproszeniem, mocnego złapania kleszcza i wyszarpnięcia go. Wiele osób się boi tego zrobić, bo uważa, że zostanie główka. Nic się nie stanie. Najważniejsze, żeby jakby cały tutaj ten odwłok, tak, pozbawić odwłoka owada. Wtedy jakby ograniczamy dostępność jego przewodu pokarmowego, a główka, jeżeli nie jesteśmy w stanie jej sami usunąć, no nas czasem, za przeproszeniem, zaropieje i organizm sobie sam poradzi. Główka nie jest naprawdę tutaj problemem. To od razu też panu powiem. Wiem, i to też chciałam powiedzieć, wiem, że są preparaty, spreje wymrażające kleszcze.
I wydawało mi się, że pomysł jest fajny. Natomiast słyszałam od jednego pana doktora, że my niestety nie umiemy z tego korzystać. Bo tak chcemy wymrozić kleszcza, że robimy krzywdę dzieciom w postaci wielkiego oparzenia. Także dlatego mówię o tym, ale nie zachęcam, no bo no właśnie, bo zawsze wszystkie pomysły mają swoje dobre i złe strony. Naprawdę, czasami jest tak, że wystarczy kleszcza odrobinę podważyć i on czasami świeży kleszcz bardzo łatwo wychodzi. Także naprawdę, proszę Państwa, nie proszę się... Ja rozumiem, jeżeli kleszcz umiejscowiony jest w nietypowych miejscach, do których trudno jest dojść, wtedy rozumiem, oczywiście możemy prosić o pomoc służb medycznych. Natomiast w przeważającej większości zachęcałabym, żeby jak najszybciej po zauważeniu kleszcza go wyjmować. I ważne jest, to też od razu powiem, chciałam o tym później, zdezynfekować miejsce ukąszenia. I tu przy okazji powiem, często, zresztą sama tak kiedyś robiłam, w momencie wyjmowania kleszcza chcąc go zabić, miażdżyłam go między palcami. Nie należy tego robić, bo wtedy właśnie usuwamy treść jego przewodu pokarmowego i jeżeli jesteśmy w jakiś sposób skaleczeni czy coś, może to spowodować, może być tak, że jesteśmy narażeni na zarażenie bakterią. Także znalazłam w jakimś poradniku, że należy wsadzić kleszcza do alkoholu 40%, co u nas w Polsce, rozumiem, jest często dostępne. To przepraszam, to taki humorystyczny przerywnik. W tym miejscu również należy się zastanowić, czy wyjętego kleszcza nie należy przechować. Gdyż, o tym też będę mówiła później, kleszcza możemy dać do zbadania, zbadać, czy był zakażony bakteriami Borrelii. Tak? Czyli po wyjęciu niektóre osoby przechowują go, wsadzają najlepiej w taką torebkę strunową, którą teraz można kupić w Ikei, mocno zapiąć i wsadzić do lodówki. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że jesteśmy zarażeni na boreliozę, to możemy dać takiego kleszcza do zbadania. Ostrzegam, jest to badanie płatne w kilku prywatnych przychodniach. To nie jest tak, że jest to ogólnie dostępne badanie. Ale o tym też będę mówiła wcześniej. Mam wrażenie, że całą masę spraw wyprzedzamy i może być zamieszanie, ale mam nadzieję. Pytanie, czy ta substancja klejąca, cementująca w trakcie wulgaryzuje w jakiś sposób, że później jest trudniej usuwać? No, on, jak to sama nazwa, cementujące, tak. A tu wychodzi, a tu ten klej nie działa? Działa, natomiast jest też tak, że on się opija, prawda? W związku z tym on też coraz bardziej swoim ciałem wchodzi w głąb skóry. W związku z tym stąd jest problem, żeby go usunąć. Dobrze, jeszcze raz powtarzam, że rumień wędrujący pojawia się od tygodnia do 3 tygodni po ugryzieniu i jest on charakterystyczny, opisywaliśmy go i żeby go nie mylić z reakcją alergiczną na ugryzienie. I ostatnia rzecz, niestety jest tak, że niestety tylko 50% ludzi zakażonych bakterią, u 90% ludzi zakażonych pojawia się rumień, tak? Także rumień nie zawsze musi się pojawić jako pierwszy objaw. Tak, natomiast no, jest to strasznie trudno powiedzieć, czy to jest grypa pochodzenia od kleszcza, czy grypa pochodząca
z grypy, tak? Znaczy jest to trudno powiązać. Największe okresy aktywności kleszczy to jest oczywiście wiosna i potem jesień. Mówi się, że zimą temperatura na tyle się obniża, że kleszcze hibernują. Ale tak jak powiedziałam, w związku z tym, że zimy są łagodne, to właściwie w tej chwili się mówi o tym, że kleszcze właściwie są aktywne cały rok. W związku z tym dlatego mam problem z odpowiedzią na Pani pytanie, bo książkowo jest inaczej, a sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest troszkę odbiega od tej sytuacji książkowej. Dobrze. Zanim zacznę omawiać poszczególne metody diagnostyczne, musimy wprowadzić kilka definicji. Co to jest ten test diagnostyczny? Testem diagnostycznym posługujemy się, by odróżnić obiekty z daną cechą od obiektów bez danej cechy. Na przykład osoby chore od osób zdrowych. Aby test diagnostyczny mógł być uznany za wartościowy i powinien dawać stosunkowo niewielką liczbę błędnych klasyfikacji. Aby tak się stało, każdy test diagnostyczny musi posiadać dwie cechy. Po pierwsze, musi posiadać wysoką czułość diagnostyczną, po drugie, swoistość diagnostyczną. Dlaczego o tym mówię? Dobrze, to najpierw wytłumaczę, a potem będę... Czułość diagnostyczna jest to prawdopodobieństwo wykrycia zakażenia. Im czułość testu jest wyższa, tym mniej osób chorych pozostaje niewykrytych. W momencie, kiedy czułość testu jest niska, wtedy jest to źródło wyników fałszywie ujemnych. Fałszywie ujemnych to znaczy, że pomimo, że pacjent jest chory, zostaje zdiagnozowany jako zdrowy. Natomiast swoistość diagnostyczna jest to zdolność wykrycia osób zdrowych. Im wyższa swoistość testu, tym mniej osób zdrowych jest identyfikowanych jako chore. I tu znowu, im mniejsza jest ta swoistość, tym większe jest to, jakby to jest źródłem wyników fałszywie dodatnich. Fałszywie dodatnich to znaczy, że osoba zdrowa diagnozowana jest jako chora. Dobrze. I teraz możemy przejść do metod diagnozowania boreliozy. I te metody możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa metod polega na określaniu odpowiedzi naszego układu odpornościowego na zakażenie. Natomiast druga grupa metod diagnostycznych oparta jest na szukaniu materiału genetycznego samej bakterii u nas w organizmie. I teraz przejdę do omówienia jakby metod z tej pierwszej grupy, ale żebyśmy to wszystko zrozumieli, muszę niestety zrobić małe wprowadzenie, jak działa nasz układ immunologiczny. Otóż proszę Państwa, w momencie, kiedy krętek Borreli wnika do naszego organizmu, nasz układ odpornościowy jest natychmiast na ten temat jest informowany. I na pierwszą linię frontu idą tak zwane makrofagi. I makrofagi informują limfocyty B, żeby jak najszybciej produkowały przeciwciała. Te wyprodukowane przeciwciała, to co robią, to otaczają bakterie taką wielką siecią, starając się ograniczyć ich ekspansję po organizmie i jednocześnie przygotowują te bakterie do tego, żeby kolejna linia frontu łatwo je strawiła. Kolejną linią frontu są tak zwane komórki żerne. Są to nic innego jak takie śmieciarki w naszym organizmie, które zawołane przez makrofagi przypływają do takiego miejsca i pożerają komórki bakterii i dzięki temu, że posiadają w środku wewnątrz enzym trawienny, to one trawią te bakterie na małe fragmenty, unieszkodliwiając ją totalnie. Dobrze. Żeby wszystko było jasne i że musimy wprowadzić pewne pojęcia, w związku z tym, co to jest antygen? Antygen jest to generator przeciwciał.
I antygenem może być każdy związek chemiczny wywołujący reakcję odpornościową, czyli właśnie produkcję przeciwciał. W przypadku naszej bakterii, borelii, tym antygenem może być zarówno cała komórka, jak poszczególne białka powierzchniowe znajdujące się na powierzchni borelii. I tu mamy antygen i drugie pojęcie to jest przeciwciało. Tak? Czyli antygen jest generatorem przeciwciała, a przeciwciało to nic innego jak białko wytwarzane w każdym z naszych organizmów po zetknięciu się z antygenem. I ta wiedza pozwala nam przejść już do omówienia... przepraszam, jeszcze jedna rzecz. I wyróżniamy dwie klasy przeciwciał. Klasę przeciwciał IgM i IgG. Dlaczego o tym mówię? Przeciwciała IgM są produkowane wtedy, gdy nasz organizm po raz pierwszy styka się z danym antygenem. Tak jak mówiłam, to są te przeciwciała, które otaczają tą siecią bakterie zaraz po zarażeniu. I wzrost ilości przeciwciał IgM przeciwko danemu antygenowi świadczy o świeżym procesie chorobowym. Natomiast przeciwciała z klasy IgG, są to ich ilość po pierwszej infekcji stopniowo narasta, a następnie pozostają one długo we krwi, czasem nawet całe życie, aby przypominać, że organizm już zetknął się z daną infekcją. W przypadku kolejnej infekcji tym samym antygenem ilość przeciwciał IgG gwałtownie wzrośnie i jest jakby już organizm przygotowany na taką infekcję. Dobrze. I tak jak już przechodzimy do omówienia tej pierwszej grupy metod diagnostycznej, czyli jeszcze raz przypominam, że to są metody takie jak ELISA, inaczej zwana ELISA, i Western Blot, zwana również immunoblottingiem, i są to metody właśnie określające odpowiedź naszego układu odpornościowego na zakażenie. I teraz omówię metodę ELISA. Nazwa ELISA pochodzi oczywiście od nazwy angielskiej Enzyme-Linked Immunosorbent Assay i jest to badanie na obecność w surowicy krwi przeciwciał skierowanych przeciwko krętkowi borelii. Ja bym tą metodę nazwała po prostu wędkowaniem. Dlaczego? Już zaraz Państwu powiem. Do wędkowania potrzebujemy ciek wodny. Czy to jest jezioro, rzeka czy staw. Potrzebujemy w tym wodzie potrzebujemy jakąś rybę, którą łapiemy na haczyk, do którego jest przyłączona przynęta. I jeżeli ryba złapie się na haczyk, spławik nam o tym informuje. I dokładnie tak jest w tej naszej metodzie. Otóż jezioro czy ciek wodny to jest materiał pobrany od pacjenta. Jest to zwykle krew, ale może być to również płyn mózgowo-rdzeniowy. W tym materiale oczywiście poszukujemy przeciwciał. To przeciwciało, żebyśmy mogli złapać to przeciwciało, potrzebny jest nam antygen, a spławik, informator informuje nas, że pomiędzy przeciwciałem a antygenem doszło do połączenia. No i teraz już przejdziemy do bardziej skomplikowanych rzeczy. O, dobrze. Dobrze. Taka płytka, tutaj są malutkie otworki i każdy ten otworek pokryty jest antygenem. Tym antygenem w przypadku testu ELISA jest cała komórka bakterii. I do każdej z dziurek dodajemy surowicę pobraną od pacjenta. W momencie, gdy pacjent został zakażony bakterią, w jego surowicy znajdują się przeciwciała. I te przeciwciała przyłączą się do antygenu, który znajduje się przyczepiony do dna
płytki. Jeżeli pacjent nie został wcześniej zarażony borelią, w jego surowicy nie ma przeciwciał, w związku z tym nie mamy sygnału. Tu jest tutaj wspaniale pokazane, tak, zabarwienie sygnalizuje nam połączenie się pomiędzy antygenem a przeciwciałem i widzimy tu różne zabarwienie, co może oznaczać, że u tego pacjenta było mniej przeciwciał wyprodukowanych, u tego więcej. Natomiast u tych pacjentów wydaje się, że nie ma przeciwciał, czyli najprawdopodobniej pacjenci są zdrowi. Dobrze, to z tego zrezygnujemy. I teraz tak. Test ELISA charakteryzuje się stosunkowo wysoką czułością oraz małą swoistością. Państwo już znają te pojęcia i to powoduje, że ELISA niestety daje bardzo dużo fałszywie dodatnich wyników. Przypominam, fałszywie dodatnie, czyli takie, że pacjent zdrowy jest diagnozowany jako chory. Skąd te fałszywie dodatnie wyniki? Otóż niestety zdarza się tak, że antygeny znajdujące się na borelii są bardzo podobne do antygenów innych bakterii. To powoduje, że antygeny te produkują jakby wspólne przeciwciało. Także identyfikując czy diagnozując boreliozę, przez pomyłkę diagnozujemy inną chorobę i niestety taki pacjent często jest leczony na boreliozę, a powinien być niestety na inną chorobę bakteryjną diagnozowany. Dobrze. Znaczy te przeciwciała są wspólne czy podobne? To jest odpowiedź na Pana pytanie od razu. Mówimy o tak zwanych przeciwciałach nieswoistych i swoistych. I teraz będę potrzebowała od Państwa trochę wyobraźni. Muszę sobie teraz Państwu wyobrazić, że mój kciuk jest antygenem i tworzy przeciwciała. I to przeciwciało rozpozna mój kciuk, Pani kciuk, Pana kciuk i Pani kciuk. Jest to tak zwane przeciwciało nieswoiste, tak? Czyli ono rozpozna wiele antygenów. Natomiast jeżeli antygenem będą moje linie papilarne, które są tylko i wyłącznie charakterystyczne dla mnie, to przeciwciało, to jest oczywiście wszystko, upraszczam, tak? Ale przeciwciała wyprodukowane przez moje linie papilarne są bardzo swoiste i rozpoznają tylko moje linie papilarne i już nie rozpoznają ani pana. I to są przeciwciała swoiste, tak? Także w metodzie ELISA oznaczamy zarówno przeciwciała nieswoiste, jak i swoiste, stąd te wyniki fałszywie dodatnie. Dobrze. I tu chciałam pokazać przykładowy wynik, jaki dostaje pacjent z laboratorium. Wynik podaje zarówno miana dla przeciwciał IgG, jak i IgM. Jak Państwo widzą tutaj, jest skala dla wyników ujemnych, wynik wątpliwy i wynik dodatni. Nasz pacjent na szczęście znajduje się poniżej wyniku ujemnego, w związku z tym miejmy nadzieję, że jest pacjentem zdrowym. Co to jest AU? To są jednostki, w których... Słucham? Arbitralne, tak, dokładnie. Dobrze, tu jest drugi przykład i chciałabym Państwa zapytać, co na podstawie tego testu mogą Państwo powiedzieć o pacjencie. Tu tylko od razu powiem, tu jest miano dla przeciwciał IgG, tu jest dla przeciwciał IgM. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Kiedyś przebył. Dobrze, tutaj Pani, tu ja dla Pani też mam prezent. To znaczy, że Pani słuchała. Bardzo dziękuję. Dobra. Tak, dokładnie. To, mamy do czynienia z pacjentem, u którego zakażenie miało miejsce jakiś czas temu, o czym wskazuje niskie miano przeciwciał IgM. Natomiast
Najprawdopodobniej mamy do czynienia z pacjentem albo który już się leczy i monitoruje swoje miana swoich przeciwciał, albo który właśnie jest po wieloletnich, zaczął się diagnozować po dłuższym okresie od ugryzienia. Podsumowując test ELISA, jeszcze raz badanie na obecność surowicy przeciwciał skierowanych przeciwko krętkowi borelii i test charakteryzuje się stosunkowo wysoką czułością, małą swoistością. Jest to wynik fałszywie dodatni. Daje dużo wyników fałszywie dodatnich. Mówi się, że ELISA ma czułość około 30%. Jest to niestety test powszechnie stosowany u nas w Polsce, najtańszy i niestety dający dużo, dużo fałszywych wyników. W związku z tym, jeżeli mamy jakieś podejrzenia, że jesteśmy zarażeni, dobrze jest po ujemnym teście ELISA zrobić jeszcze test Western Blot, do którego właśnie teraz przejdziemy. Jakby mechanizm diagnozy jest taki sam jak w przypadku ELISA, tylko w przypadku Western Blotu antygenem nie jest cała komórka, tylko poszczególne białka powierzchniowe. Czyli tu mamy, antygenami są poszczególne białka powierzchniowe, czyli w tej metodzie poszukujemy swoistych przeciwciał. Tak? W ELISie poszukiwaliśmy i swoistych, i nieswoistych. W tym przypadku tu poszukujemy swoistych przeciwciał, co zwiększa swoistość tego testu. Western blot nie tylko potwierdza dodatni wynik ELISA, ale również eliminuje wyniki fałszywie dodatnie. Tak jak powiedziałam, w tym badaniu antygenami są poszczególne antygeny pochodzące z powierzchni komórki bakterii. One znajdują się właśnie na takim cieniutkim paseczku i ten cieniutki paseczek pokrywamy surowicą pobraną od człowieka. Tak? I znowu, dokładnie tak samo jak w ELISie. W momencie, kiedy pacjent był już zakażony, u niego we krwi znajdują się przeciwciała, które z wielką przyjemnością, za przeproszeniem, przyczepią się do antygenu, co powoduje powstanie takich prążków. Tak? I te prążki oznaczają, że doszło do połączenia pomiędzy antygenem i przeciwciałem. Im więcej takich prążków, tym niestety większe prawdopodobieństwo, że jesteśmy zarażeni boreliozą. Dokładnie. I tutaj na przykład widzimy ścieżka D0. Jest to pacjent, u którego nie doszło, nie ma żadnego prążku, czyli nie ma połączenia, żadnego połączenia pomiędzy antygenem i przeciwciałem. W związku z tym możemy mówić o zdrowym człowieku. Te ostatnie trzy, tutaj widzimy, że już jest sporo tych prążków, w związku z tym najprawdopodobniej zwiększa to prawdopodobieństwo tego, że ten pacjent jest rzeczywiście zarażony. Tak, i już zaraz też będę o tym mówiła. I pacjent dostaje wyniki z Western Blot w takiej formie, tak? To znaczy, gdy pojawił się prążek, oznaczony jest jako plus. Jeżeli nie ma prążka, no to nie wiadomo, to trudno powiedzieć, tak? Czy to była... I tak jak Państwo widzą na tym przykładzie, pomimo, że znajduje się kilka, że tak powiem, znaczy jest... Dla niektórych antygenów widzimy, że była reakcja dodatnia, dla niektórych nie. Mimo to pacjent został zdiagnozowany jako chory. Podsumowując, podobnie jak w przypadku ELISY, Western Blot jest to badanie na obecność surowicy przeciwciał, jest to obecność w surowicy przeciwciał skierowanej przeciwko krętkowi borelii. I Western Blot charakteryzuje się stosunkowo wysoką swoistością oraz niższą czułością.
co jest jakby źródłem wyników fałszywie ujemnych. W przypadku Western Blota mówi się o czułości pomiędzy 50 a 80%, czyli już jest to zdecydowanie znacznie lepszy wynik niż w przypadku ELISY. I według porad radzi się, żeby diagnostykę za pomocą Western Blotu wykonać wielokrotnie, zarówno przed, jak i po antybiotykoterapii. To wyniki przed i po antybiotykoterapii mogą się różnić. No dobrze, i teraz przechodzimy do tej drugiej grupy metod, które oparte są na poszukiwaniu materiału genetycznego, ojej, już nie mamy czasu, na materiału genetycznego bakterii w naszym organizmie. I ostatnią metodą, już szybciutko postaram się powiedzieć, jest metoda PCR. Jest to metoda najbardziej czuła i tak jak powiedziała, ona identyfikuje materiał genetyczny bakterii w naszym organizmie. W związku z tym, że ten materiał genetycznego bakterii w naszym organizmie, zwłaszcza we krwi, może być bardzo mało i to jest jakby takie właśnie tak jak poszukiwanie igły w stogu siana, to musimy ten materiał sztucznie jakby powielić, żeby ta igła stała się dla nas do znalezienia. I to, co robimy przy metodzie PCR, to znowu pobieramy materiał i tu najchętniej płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy lub mocz. Z tego materiału izolujemy DNA i w obecności czynników chemicznych powielamy znalezione fragmenty DNA bakterii. Już nie chcę wchodzić, że tak powiem, w szczegóły, natomiast powielenie jesteśmy w stanie zwizualizować na takich specjalnych żelach i znowu pięknie prążek świadczy nam o tym, że dany materiał genetyczny bakterii został powielony i oznacza to, że dany człowiek jest nosicielem, jest potencjalnie zarażony bakterią. Wszystkie DNA, które w tym materiale są. Bardzo dobre pytanie. Podali komunikat tego innego, niezdefiniowanego, to jest 90%. Ja dlatego już nie chciałam wchodzić w szczegóły, ale jakby do tej metody używane są różne czynniki chemiczne. Między innymi jest tak zwany starter. I ten starter przyłącza się do materiału, do nici DNA bakterii i mówi, tu proszę mi zacząć syntetyzować, tu proszę mi zacząć powielać. Także my za pomocą tego startera jesteśmy wskazać naszej maszynerii, który fragment ma powielić. I o tym już też mówiłam, że można na obecność bakterii można jakby oddać również samego kleszcza, tak? I na tej samej zasadzie powielić materiał genetyczny bakterii i go zidentyfikować. Podsumowując tą część diagnostyczną, obecnie istnieją trzy metody diagnozowania w boreliozie. Jest to metoda ELISA, Western Blot i PCR. Niestety żadne z nich nie daje stuprocentowej czułości i swoistości. Z nich wszystkich najczulszy jest ta metoda ostatnia, metoda PCR. I słucham? Wie Pani co, wydaje mi się, że około 90%. I pozytywny wynik, to chciałam jeszcze raz podkreślić, pozytywny wynik otrzymany metodą ELISA należy zawsze potwierdzić metodą, czy to Western Blot, czy PCR. Tak, i podsumowując, chciałam powiedzieć tak, nie mamy się co bać kleszczy, ale musimy... Jeżeli poznamy wroga, to jest też tak, że łatwo nam z tym wrogiem walczyć.
Nie mamy co unikać chodzenia do lasu, parku i tak dalej, ale możemy się do tego przygotować, tak? Czyli najważne jest w jakim stroju idziemy do tego lasu. Już wiemy, że kleszcze chętnie chodzą nam po głowie, w związku z tym warto pamiętać o jakiejś czapce. I zawsze po spacerze do lasu warto jest sprawdzić, czy na naszym ciele, czy na naszym ubraniu nie znajduje się jakiś kleszcz. Im wcześniej go usuniemy, tym lepsza dla nas prognoza. Tak jak już wcześniej o tym mówiliśmy, jeżeli zobaczymy, że kleszcz jest na naszym ciele albo już się wgryzł, najlepiej jest go jak najszybciej usunąć i miejsce usunięcia zdezynfekować na przykład spirytusem. Ważne jest, żeby miejsce ugryzienia obserwować i tak jak żeśmy też już dzisiaj mówili, taką obserwację jest dobrze prowadzić przez około miesiąc, tak? Bo rumień pojawia się od pierwszego do trzeciego tygodnia, po miesiącu samoistnie zanika. Żebyśmy nie bagatelizowali niepokojących objawów chorobowych, jeżeli coś nas niepokoi, to jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. I tym akcentem chciałabym zakończyć.